Nie chcesz przeoczyć żadnego wideo? Subskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek. Witam Państwa serdecznie w ten zimowy poranek. Śnieg za oknem, po prostu nie do pomyślenia, co to się stało. A dziś poruszymy temat Navy's Worksa. Ja nazywam się Niewiadomski Jakub, w firmie MAT pracuję jako specjalista do spraw CAD, AEC, BIM, a tematem dzisiejszego webinarium jest Navy's Works, wizualizacja procesu powstawania budynku. Zapraszam. To poruszymy sobie na dzisiejszym webinarium. Chciałbym, żebyśmy zahaczyli o tematykę BIM 4D i 5D. Pewnie większości Państwa jest to dobrze znane, ale zrobimy sobie taką małą powtórkę. Porozmawiamy sobie o rodzajach Navy's Worksa, ponieważ mamy trzy Navy's Worksy, znaczy trzy typy Navy's Worksa dostępne do użytku. Porozmawiamy sobie o formatach programu, natywnych formatach Navy's Worksa, jak się obsługuje. Oraz przejdziemy później do pracy, że tak powiem, na żywym organizmie, gdzie na modelu rewitowym przygotujemy sobie projekt do eksportu do formatu NWC, a następnie w Navy's Worksie stworzymy dla niego timeliner, a w kolejnej wersji do timelinera użyjemy jeszcze Microsoft Projecta. Także lecimy dalej. No teraz tak, BIM, czyli Building Information Modeling, wszyscy już to dobrze znamy. Wiemy, przynajmniej w większości, o co chodzi mniej więcej w BIM-ie. I teraz tak, na pewno spotkaliście się Państwo, jeśli braliście udział w jakichkolwiek projektach BIM-owych, z tymi takimi literkami D i różnymi cyframi przy nich. Mamy 2D, mamy 3D, mamy 4D i 5D, które będą tematem dzisiejszego spotkania, mamy 6D, 7D oraz ostatnimi czasy pojawiło się jeszcze 8D. Co to jest 2D? 2D to jest nic innego jak najzwyklejszy rysunek. Rysunek może to być koncepcja, może to być projekt. To jest 2D, rysunek płaski. 3D, no dość dobrze znany model 3D, czyli nasz budynek powstaje już, zostaje podniesiony do trzeciego wymiaru. 4D. 4D to jest nic innego jak czas. Czas powstawania naszego budynku, czyli okres, kiedy co zostanie na nim stworzone. 5D to jest to, co wszyscy lubią najbardziej, czyli pieniądze. 6D są to analizy. Mi się wydaje, że umiejscowienie tego w tym miejscu nie jest odpowiednie. 6D powinno być na samym początku, ponieważ te analizy powinniśmy wykonywać na samym początku powstawania projektu. 7D jest to facility management, czyli tak zwane zarządzanie budynkiem. Podajemy budynek do użytku, przekazujemy użytkownikowi projekt, model, na którym będzie on mógł dokonywać prac na projekcie podczas jego użytkowania. A 8D to jest tutaj nowość. 8D jest to ostatnimi czasy przyjęty safety by design, czyli projektant musi przewidzieć, co złego może spotkać robotników na budowie. Dobrze, przechodzimy dalej. 4D, czyli tak jak powiedziałem, czas. 4D jest to powiązanie naszego projektu, powiązanie jego powstawania z parametrami czasu, tak? Czyli mamy sobie nasz projekt przygotowany już, gotowy do przekazania inwestorowi i czas najwyższy, abyśmy zwizualizowali sobie okres, jak będzie on powstawał. 4D jest bardzo pomocne dla wykonawców, tak? Ponieważ ten parametr pozwala sprawdzić, co kiedy będziemy tworzyć i jakie kolizje będą po kolei występowały w naszym projekcie podczas naszej realizacji. 5D, oczywiście koszt. Jeśli mamy parametry 4D w projekcie, to rzadko się zdarza, żebyśmy ich nie powiązali z kosztorysem. Przygotowany projekt już na przykład w rewicie możemy zamapować parametrami do 4D, a następnie na przykład w Navy's Worksie powiązać go z kosztorysem. W Navy's Worksie czy na przykład w BIM Estimate, który działa na plikach IFC. Czyli możemy dojść do wniosku, że czas to pieniądz, jak to zwykło się mawiać. No to teraz tak, przechodzimy do programu, który będziemy się dzisiaj głównie poruszać. Jest to program Autodesk Navy's Works. W tym programie nie będziemy tworzyć żadnych modeli, ale będziemy weryfikować to, co projektanci już stworzyli. Jeśli chodzi o Navy's Worksa, mamy dostęp do
trzech wersji tego programu, z czego dwie są płatne, jedna jest darmowa, ale znacznie okrojona. Pierwsza, najbardziej zaawansowana wersja tego programu jest to Navisworks Manage. Manage posiada takie funkcjonalności jak timeliner, który będziemy się dzisiaj posługiwać, jak clash detection, czy zestawienia poszczególnych elementów. Kolejną wersją jest Navisworks Simulate. A, jeszcze tak tylko nadmienię, że Manage, pamiętajmy o tym, że jeśli posiadamy produkt AEC Collection, to Navisworks Manage jest w tym pakiecie, więc warto z niego korzystać, często o tym zapominamy. Kolejnym programem jest tańsza wersja, Navisworks Simulate. Od Manage'a różni on się tylko i wyłącznie tym, że nie mamy, znaczy tylko i wyłącznie, tylko i, albo można powiedzieć, że aż tym, że nie mamy dostępu do Clash Detection, co, nie okłamujmy się, jest najbardziej rozpowszechnioną funkcją tego programu. Kolejną wersją, darmową, jest Navisworks Freedom. Jest to taka, można powiedzieć, przeglądarka po prostu tego, co zostało stworzone w Navisworksie. Tak jak mamy dostęp do viewera, mamy dostęp do darmowego Revita, który pozwala na przeglądanie plików, tak samo w Navisworksie możemy przeglądać tylko i wyłącznie modele NWD. Co to jest NWD? Zaraz się dowiemy. Ale pamiętajmy o tym, że Freedom służy tylko i wyłącznie do przeglądania, nie możemy badać kolizji, nie możemy tworzyć własnej ścieżki czasu, czyli tego timelinera dla naszego projektu, ale możemy przeglądać już przygotowane. To teraz słów kilka o formatach plików w Navisworksie. Mamy, Navisworks niesie ze sobą jakby takie trzy formaty. Jest to NWC, NWF i NWD. Pierwszym z nich, takim formatem, który dostarczamy do programu, który jest takim formatem roboczym, czyli Navisworks Cache, jest tak zwany plik pamięci podręcznej. Często mamy możliwość wyeksportowania pliku NWC z danego softu, w którym projektujemy. Najczęściej projektujemy w Revicie. Mamy dedykowany eksporter. Po zainstalowaniu Navisworksa powinien on się nam doinstalować do Revita. Jeśli nie, to ściągamy plugin ze strony Autodesku lub z aplikacji na pulpit firmy Autodesk. Pliki NWC są znacznie lżejsze od projektów, na przykład RVT czy archikadowych, tak? Tak wyeksportowany projekt będzie znacznie lżejszy w Navisworksie. Co za tym idzie, będziemy łatwiej się po nim poruszali. Oczywiście w Navisworksie możemy odpalić sobie projekt Revitowy, ale po pierwsze będzie on się odpalał dość długo, a po drugie będzie znacznie obciążał nasz komputer. Dlatego jeśli chcemy przejść do Navisworksa, chcemy sobie zweryfikować to, co stworzyliśmy w projekcie, powinniśmy takie pliki wyeksportować do formatu NWC. Tak samo jeśli odpalimy plik na przykład Revitowy, Navisworks z automatu stworzy sobie swoją kopię tego pliku jako NWC, taki plik pamięci podręcznej. Następną rzeczą jest format NWF. Jest to format tak zwany roboczy, można powiedzieć, tak? Czyli tak jak mamy na przykład Worda, którego zapiszemy do PDF-a, to tutaj będziemy mieli NWF-a, którego zapiszemy do NWD-ka, tak? Czyli w formacie NWF mamy nasze projekty. Jeśli otworzymy Navisworksa, to będziemy pracowali na pliku NWF, do niego będziemy podczytywali pliki NWC. I teraz ważna uwaga. Jeśli chcemy komuś przesłać wyniki naszych analiz w programie Navisworks, to nie wysyłamy do niego pliku NWF, albo inaczej, wysyłamy do niego plik NWF, ale również wysyłamy załączniki w formatach NWC. Jeśli chcemy komuś wysłać pojedynczy plik, wysyłamy plik NWD. NWD można powiedzieć, że jest takim PDF-em w Navisworksie, ponieważ on zapisuje, robi tak, jak można powiedzieć, e-transmit, tak jak robimy to w AutoCADzie, wszystkich plików, jakie zostały podłączone do danego projektu. Warto o tym pamiętać. No teraz tak, jak już mamy podstawy, przejdziemy sobie do naszego projektu. Mamy przygotowany jakiś tutaj budynek w Revicie. Mamy wokół niego rusztowania, mamy jakąś tutaj konstrukcję, belki, słupy, stropy, plus schody. Czego chcieć więcej? I teraz tak. Taki projekt chcielibyśmy wyeksportować do Navisworksa. Żeby to zrobić,
Wchodzimy w plik. Eksportuj. I widzimy zakładkę NWC. Przy eksportowaniu warto pamiętać, jeśli mamy projekty wielobranżowe, abyśmy eksportowali tylko i wyłącznie Current View. Jest to bezpieczniejsze, ponieważ jeśli mamy na przykład plik instalacyjny, gdzie instalatorzy używają space'ów, wtedy te space'y mogą być niewidoczne w widoku 3D, a jeśli wybierzemy sobie Entire Project, wtedy dojdzie do dodatkowych kolizji z space'ami w modelu, których nie widzieliśmy w widoku 3D. Dlatego najlepiej przygotować sobie swój widok 3D bez widocznych space'ów i elementów, które nie chcemy widzieć, i eksportujemy plik z funkcją Current View. Dajemy OK. I tutaj eksportujemy go jako budynek 1. V1. Dajemy OK. Te pliki eksportują się dość szybko. Jeśli mamy większy projekt, to nie trwa tyle, na pewno nie trwa tyle czasu, ile eksport IFCK. Wchodzimy do Navisworksa. Mam odpaloną wersję 2021. I teraz tak, dodamy sobie pliki NWC, które wyeksportowaliśmy. Mamy dwie funkcje, mamy append i merge. Różnią się one od siebie tym, że funkcja append po prostu dodaje pliki do naszego projektu, a funkcja merge jest przydatna w momencie, jeśli używamy dużej ilości plików i nie mamy pewności, czy dany plik już został dodany. Jeśli go już dodaliśmy, używając funkcji, jeśli go już dodaliśmy wcześniej i w tym momencie używamy funkcji merge, ten plik nie doda się ponownie do naszego projektu. Przy appendzie wystąpi kolejna kopia tego pliku, co może powodować dodatkowe kolizje i inne problemy. Ja użyję funkcji append, ponieważ nie mam innych wersji tych plików. I teraz tak, domyślnie otworzylibyśmy pliki NWF. Dlatego zmieniamy sobie na pliki NWC. Widzimy, że znajduje się tutaj nasz projekt, który wyeksportowaliśmy. No i teraz tak, mamy nasz projekt, widzimy, że on ma pewien podział. Następnie, ja już otworzyłem tę zakładkę, ale w tym miejscu znajduje się funkcja Timeliner, pozwalająca na tworzenie harmonogramu oraz wizualizację go w programie. Tylko teraz tak, taki model może przysporzyć nam troszeczkę problemów. Dlaczego? Dlatego, że nie zamapowaliśmy sobie żadnego parametru, po którym będziemy mogli dopisywać czas. Moglibyśmy oczywiście tworzyć sobie własne sety na bazie informacji o poziomie czy nazwie elementu, no ale po co, jak możemy zaimportować sobie parametry 4D i zrobić to znacznie prościej. Warto przy projektach BIM-owych, jaki bierzecie Państwo udział, już w BEP-ie uwzględnić sobie parametry 4D, czyli parametry czasu. To są, można potraktować te parametry jako po prostu najzwyklejsze parametry liczbowe albo jakiś ciąg kodu. Ja w tym wypadku posłużę się takim sposobem kodowania. Będę miał trzy cyfry. Trzy cyfry oddzielone kropką. Pierwsza cyfra to będzie rodzaj. W tym wypadku mam tylko konstrukcję, ponieważ mam model tylko i wyłącznie szkieletu budynku plus rusztowania. I potraktowałem to w ten sposób. Jedynka konstrukcja. Tu oczywiście by się pojawiły kolejne elementy, takie jak wykończenie i dodatkowe prace. Następnie będziemy mieli po kropce oczywiście, będziemy mieli jedynkę, czyli parter, tak, czyli poziom. Druga kolumna będzie odpowiadała za poziom. A po kolejnej kropce będziemy mieli funkcję. Tutaj widzimy, że do zera przypiszę rusztowania, do jedynki przypiszę stropy, do dwójki schody i słupy, a do trójki podciągi. No to przejdźmy do naszego Revita. I teraz tak, jak najłatwiej dodać takie parametry? Wchodzimy w zakładkę Zarządzaj, w parametry projektu, dajemy Dodaj. I teraz tak, najlepiej, żeby był to plik parametrów współdzielonych, ponieważ będziemy mieli pewność, że nikt w innej branży nie
pomylił nazwy parametrów na przykład, tak? Dlatego wybieram sobie, żeby to był parametr elementu. Oczywiście, żeby był on dostępny dla wszystkich kategorii w Revicie. Ja już mam przygotowany plik z parametrów współdzielonych, plik txt, a w nim przygotowałem parametr 4D, który jest parametrem tekstowym. Tak. Dajemy OK, OK i jeszcze raz OK. Dodaliśmy parametr 4D do wszystkich kategorii w naszym projekcie. I występuje on pod elementem, czyli każde wystąpienie danego typu rodziny będzie miało indywidualny parametr 4D. No i teraz tak, jak najłatwiej jest przypisać sobie te parametry. Oczywiście najłatwiej by to było zrobić za pomocą dynamo, ale my w tym wypadku nie będziemy posiłkowali się dynamem, tylko stworzymy sobie zestawienia. Na początek, zobaczmy co jest w naszym projekcie. Na początek przypiszemy sobie parametr do rusztowań, czyli będziemy mieli jedynka, później poziom, a później zero. Dlatego zrobimy sobie zestawienie. Sprawdźmy tylko, czym są rusztowania. Rusztowania w tym wypadku są modelem ogólnym. Zrobimy sobie zestawienie. Wyszukamy modele ogólne. I co będziemy potrzebowali? Na pewno parametr 4D. Przydałaby się jeszcze rodzina i typ. I przydałby się jeszcze również poziom. OK. Teraz posortujemy sobie nasze zestawienie po poziomie, następnie po rodzinie i typie. Wyłączymy wyświetlanie każdego elementu. Widzimy, że mamy rusztowania w poszczególnych poziomach. No i teraz nic innego, jak czeka nas przypisanie parametrów. Rusztowanie na poziomie pierwszym, czyli tak, jedynka, poziom pierwszy, zero, odpowiada za rusztowanie. Tutaj widzimy, że rusztowania są różne w samym poziomie. Następnie jedynka.2.0. Kopiujemy to do kolejnego wystąpienia. Następnie 1.3.0. Oczywiście możecie Państwo sobie wpisać najzwyklejszy ciąg liczbowy, nie musimy dodawać tego kodowania, ale warto po prostu rozdzielić sobie te kody między sobą, ponieważ jeśli będziemy mieli jeden schemat kodowania, będziemy mogli go zastosować na kilku projektach. No i oczywiście poziom. Kopiujemy go. OK. O, przepraszam, tutaj ten plik. Widzimy, że po kliknięciu w dany element przypisaliśmy parametr 4D. Oczywiście ja nie będę się teraz bawił z tym modelem. Przygotowałem sobie już gotowy plik. Widzimy, że wszystko jest zamapowane. Mamy parametry 4D we wszystkich kategoriach, które będą nas interesowały. Model eksportujemy do formatu NWC. Nazwijmy go budynek V2. OK, zapisaliśmy już nasz projekt. Możemy wyjść, bo nie, ja zostawię sobie Revita, może się jeszcze później przydać. I teraz tak, odpalamy nowy projekt. Dodajemy nasz budynek V2 i teraz tak, zwróćcie Państwo uwagę, że jak ja kliknę w któryś z elementów
jeśli mamy rodziny ogólne, to warto, żebyśmy byli w wyborze. Sekundka. Żebyśmy byli w wyborze do pierwszego obiektu. Tak, bo wtedy w elemencie pojawią się parametry 4D. Oczywiście, jeśli mają Państwo jakieś pytania, to proszę śmiało je pisać na czacie. Będę starał się odpowiadać na bieżąco. Także jeśli coś się nasunie, to się proszę nie czekać. Teraz tak. Mamy parametr 4D przypisany do każdego elementu w projekcie. I najprostszą wersją wizualizacji tego projektu będzie stworzenie zadań w Navisworksie, tak? Czyli tutaj zrobimy to w ten sposób. Zwróćcie Państwo uwagę, że zadania możemy dodawać pojedynczo. Jest to dość mozolne i będzie to wymagało od nas później podpinania poszczególnych elementów, czy to search setów, czy to selection setów, ale będziemy to mogli zrobić również z automatu. Żeby robić z automatu, chciałbym stworzyć sobie własne selection sety. Pamiętajmy, że w Navisworksie mamy do wyboru selection sety i search sety. Różnią się one od siebie tym, że selection sety będą sztywnym wyborem, tak? Czyli ja na przykład, jeśli wybiorę sobie kilka kolumn teraz, to przy aktualizacji tego projektu ten wybór będzie stały. Ale jeśli ja stworzę sobie search seta, to w tym momencie wybór będzie aktualizowany o nowe elementy spełniające warunki wyszukiwania. To warto o tym pamiętać. W takim razie stworzymy sobie nasze search sety. Teraz tak, wchodzimy w zakładkę sets, dajmy manage sets. Ja bym sobie odpiął sety stąd. OK. I zakładka find items. Patrzymy, w czym znajduje się nasz parametr 4D. Widzimy, że jest on pod elementem. Dlatego będziemy wyszukiwali elementów, które będą spełniały warunki elementu z property 4D, czyli z tego miejsca. Będą równe. I tu będziemy po kolei wybierali sobie nasze właściwości. Widzimy, że to będzie wyszukiwanie posadzki parteru. Dlatego dajemy find all. Widzimy, że wybrał nam posadzkę. I taki element zapisujemy jako search. Nazwijmy go sobie 01 posadzki. Możemy zrobić. Następnie chcielibyśmy znaleźć słupy. Wybieramy słup. Widzimy 1.1.2. Dlatego zmieniamy wartość. Widzimy, że działa. Słupy i schody. Tworzymy kolejny search set. 01. Słupy i schody. To jest dość mozolna praca za pierwszym razem. Ale teraz widzimy, kiedy mamy search seta, możemy sobie z automatu wybierać elementy. I teraz tak. Taki search set, który sobie już stworzymy, który możemy mieć przygotowany do kilku projektów, możemy mieć na przykład w standardach biurowych parametry 4D, jakie projektanci mają dołożyć do danego modelu, a następnie, mając już przygotowane swoje search sety, będziemy je tylko podczytywali. Dlatego takie search sety możemy wyeksportować na zewnątrz, a następnie je odczytać. Dlatego ja w tym momencie usunę search sety, które stworzyłem. OK, zostały usunięte. I zaczytam sobie search sety, które stworzyłem
wczoraj. Dajemy otwórz. I widzimy, że mamy nasze sety. I teraz tak, jako że są to search sety, aktualizują się one ze względu na poczytane pliki. Jeśli chcemy sprawdzić, jakie wartości są w danym search secie, wchodzimy sobie w zakładkę Find Items i wybieramy poszczególne sety. Widzimy, jakie warunki muszą spełniać elementy, które się w nich zawierają. OK, wyłączymy sobie to. Selection Tree ustawimy sobie po setach, żebyśmy mieli dostęp do wszystkich setów, jak są w projekcie. I teraz tak, jesteśmy w stanie w samym Navy's Worksie stworzyć zadania na bazie setów. Tylko pamiętajmy o tym, że zadania wrzucą się nam do timelinera zgodnie z ustawieniem poszczególnych setów, tak? Czyli jeśli na przykład tu na samym początku mielibyśmy P4 stropy, to P4 stropy niestety będzie pierwszym zadaniem. Dlatego pasowałoby sety ustawić chronologicznie. Dodajemy z automatu zadanie dla każdego setu. No i widzimy teraz tak. Pojawiły nam się zadania. Nazwa zadania jest zgodna z nazwą setu. Mamy statusy poszczególnych zadań. Planowany start, zakończenie i aktualny start oraz zakończenie. Pamiętajmy o tym, że Navy's Workswyświetla nam, jeśli chodzi o wizualizację projektu, wyświetla nam daty między planet start a planet end. Czyli nasz model będzie budował się względem tych dat, a nie względem tych. Widzimy, że zostały dołączone poszczególne sety. Jeśli tworzylibyśmy własne zadania, podam własne zadanie, nie ma tego setu. Możemy taki set przeciągnąć i dodać z ręki. No i teraz tak, mamy stworzone coś takiego. Z prawej strony mamy wykres Ganta. Widzimy, że są poszczególne zadania. Oczywiście Navy's Worksweekendy traktuje jako niepracujące. Pamiętajmy o tym. No i teraz tak, na każde zdanie mamy przypisane po jednym dniu. Możemy to zostawić spokojnie, będziemy tego ruszać. Jeśli przejdziemy do zakładki Configure, tutaj mamy poszczególne typy zadań, jakie mamy możliwe do przypisania w naszym projekcie. Działa to podobnie jak fazy projektu w Revicie. Możemy tworzyć sobie swoje i opisywać, jak graficznie mają się zachowywać na danym etapie. Tutaj z automatu wszystkie zadania dopisały się do task type construct. Ja chciałbym, aby rusztowania były temporary, czyli były tymczasowe. Czyli zmienię sobie teraz zachowanie rusztowań na temporary. Rusztowania parteru, pierwszego piętra, drugiego i trzeciego. OK. I teraz tak, jeśli wejdziemy w zakładkę Simulate, możemy sobie puścić symulację naszego projektu. Tutaj widzimy, że musimy zmodyfikować troszeczkę zachowanie grafiki w temporary. I oczywiście będziemy musieli tutaj pobawić się jeszcze datami, ale widzimy, jak buduje się nasz projekt. No i teraz tak. Chciałbym, żeby moje rusztowania pojawiały się zgodnie z powstawaniem pięter, a później po powstaniu budynku damy czas robotnikom, jeden dzień na przykład dajmy im, na rozebranie każdego piętra. Na rozebranie rusztowania z każdego piętra. No to teraz tak, wejdziemy sobie w zadania, wchodzimy w rusztowania, najlepiej zacząć od ostatniego. Sprawdzamy, kiedy mamy koniec projektu, 4 lutego. Dlatego chciałbym, żeby nasze zadanie z rusztowaniami skończyło się 5 lutego. Kolejne rusztowania poziom niżej skończą się 6 lutego.
No, powiedzmy, że będziemy pracowali w sobotę. Poziom niżej 7 luty. A jeszcze niżej. Jeszcze niżej 8 luty. Czyli 8 lutego powinniśmy skończyć nasz projekt. Wchodzimy w Simulate. Widzimy, że rusztowania są zadaniem tymczasowym. Czemu są one na żółto? Teraz Państwu pokażę. O, tutaj chyba pominęliśmy jedno rusztowanie. No nie, bo skoczyliśmy na marzec, przepraszam, bo mój błąd. P3. P4. Nie marzec, tylko luty. 5 lutego. I teraz tak, chciałbym zmienić wyświetlanie moich rusztowań. Dlatego wchodzę w zakładkę czasowe i w startowe zachowanie dam wygląd modelu. Wchodzimy jeszcze raz w Simulate. No i widzimy, jak będzie budował się nasz projekt. Mamy dostęp do dat poszczególnych, kiedy możemy sprawdzić, jaki etap projektu powstał. Po lewej stronie widzimy, jak zadanie postępuje w czasie. No i nasze rusztowania zostały rozebrane. Mamy konstrukcję. No i teraz najważniejsza rzecz. Navisworks służy do wizualizacji procesu powstawania budynku, nie do harmonogramowania. To, co zrobiłem tutaj, można powiedzieć, że jest to nieprofesjonalne. Do harmonogramowania służy narzędzie albo Primavera, albo Project lub jakieś inne aplikacje, ale te dwa programy są supportowane przez Navisworksa. Dlatego stworzony harmonogram w programie Project jesteśmy w stanie zaimportować do modelu z Navisworksa. Jeśli będziemy chcieli to zrobić, zrobimy teraz tak, ja usunę zadania, które powstały, które stworzyłem. OK, mamy czysty projekt. Teraz tak, wchodzimy sobie do projekta. Mamy tu jakiś przygotowany harmonogram. I będziemy musieli zamapować w Navisworksie poszczególne kolumny. Dlatego zrobimy teraz w ten sposób. Wiemy, że każde zadanie w Navisworksie ma ten tak zwany task type. Tutaj nie mamy takiej kolumny. Dlatego dodamy sobie kolumnę tekst 1. Ja już dodałem wcześniej, która ma wpisane zadanie, jakie ma wykonać dany element w Navisworksie. W tekście 2 wpisałem poszczególne parametry 4D, które będą przypisane do danych zadań. To też jest potrzebne do zamapowania, ponieważ wtedy będziemy mogli powiązać poszczególne sety z danym zadaniem. Dlatego ja teraz zapiszę sobie ten plik u siebie na dysku. No to będzie project O1. Mamy zapisany harmonogram. Wchodzimy do Navisworksa. Wchodzimy w zakładkę w Data Sources. Wybieramy Add. I jako, że był to project, wybieramy funkcję projecta. Wybieramy plik, który dodamy do naszego projektu. I teraz tak. Pojawiło się nam okno Field Selector. W tym momencie będziemy mapowali poszczególne kolumny z projecta
do kolumn w timelinerze. Teraz tak, task type, to co mówiłem. Tekst jeden z przypisanym zadaniem, czyli task type to będzie nasz tekst jeden. Następnie planowany czas startu damy sobie na start i planowany czas zakończenia na finish. W kolumnie user1 przypiszemy sobie kolumnę tekst2, która będzie zawierała parametry 4D. Potrzebna będzie ona do zamapowania poszczególnych setów. Tekst 2. Dajemy OK. I teraz zawsze najlepiej działać w ten sposób, abyśmy przebudowywali tą hierarchię zadań. Ponieważ przy synchronizacji potrafią wyskoczyć jakieś błędy. Jeśli ją przebudujemy od nowa, zawsze mamy pewność, że Navisworks stworzył nam odpowiednie zadania. I teraz tak, widzimy, że wskoczyły nam zadania, są one powiązane w odpowiednie grupy. Ja dołożyłem sobie rusztowania tym razem jako zadania do wyburzenia. Wchodzimy w Simulate, jeśli damy Play, nic nam się nie pojawi. A dlaczego? A dlatego, że nie przypisaliśmy żadnych setów. Możemy robić w ten sposób, że wybieramy sobie elementy i taki wybór możemy dopisać do naszych elementów z kolumny attach, tak, z current search, czyli jeśli ja teraz wybiorę sobie jakieś tam rusztowania, to mogę ją dopisać do danego zadania jako current search. Ale to dość taka mozolna praca. Ja zapiszę sobie te selection sety z auto. Przepraszam, w tym wypadku nie będę przypisywał selection setów, tylko będę przypisywał dane elementy po parametrze. Tutaj widzimy, że okienko tekst 1, znaczy u user 1 się nie wyświetla, dlatego ja sobie je włączę. Widzimy, że się pojawiło i zrobimy teraz coś takiego. Wchodzimy sobie w auto attach i tutaj możemy przygotowywać sobie reguły. Możemy przygotować regułę, gdzie przypisujemy wartość z kolumny name do takiego samego elementu z na przykład selection seta. Albo inna opcja, z której korzystamy, opcja numer 2, gdzie będziemy przypisywali elementy z kolumny user1 do kategorii elementów, tak? Pamiętaliśmy, że jeśli mieliśmy jakiś wybrany element, to tutaj pojawiało nam się okienko elementu, a następnie jego parametr 4D do takiej samej kolumny jak user1. Korzystam z tej reguły, daję apply rules. Widzimy, że przypisaliśmy poszczególne elementy. Tak, do user1 dopisaliśmy 1.1.2, a tutaj elementy mają wartość 1.1.2. Dajemy play. Tutaj zastopuję sobie, ponieważ rusztowania na końcu są jako demolish. Musimy zmienić zachowanie demolish, żeby na początku symulacji były one niewidoczne i będą wyświetlały się tak jak w poprzednim zadaniu. Widzimy, jak powstaje nasz obiekt. Ostatni strop i rozbieramy rusztowania. OK. Teraz możemy zrobić coś takiego, że jesteśmy w stanie badać kolizję w ramach postępującego etapu budowy. Jeśli tworzymy sobie badanie kolizji, w linku wybieramy timeliner i w tym momencie
mamy wszystkie kolizje, tutaj specjalnie rzuciłem to rusztowanie, żebyśmy mieli kolizję, wszystkie kolizje wyskoczą nam z momentem, kiedy zostały znalezione, tak? Czyli bierzemy wartość timeline, Navisor bierze wartość timelinera i wpisuje ją w kolumnie found. I wtedy wiemy, kiedy możemy się spodziewać jakichś kolizji. Teraz tak, chciałbym, żebyśmy dodali jeszcze koszty do projektu. Oczywiście, jeśli korzystamy z samego Navisworksa, możemy dodać sobie kolumnę, na przykład material cost i tutaj wpisywać poszczególne wartości, ale jeśli używamy projecta, to przejdziemy do projecta. Otwieramy nasz plik i teraz tak, ja chciałbym stworzyć już ten projekt jako mój plan bazowy, dlatego wchodzę do zakładki projekt, ustawiam go jako plan bazowy. Według tego planu ma iść cała moja realizacja. Mogę sobie zmienić widok naszego wykresu Ganta na śledzenie. No i teraz tak, chciałbym dodać jeszcze kolumnę koszt. I teraz tak, mamy koszt, ja tylko sprawdzę, czy ona jest mapowana w Navisworksie. Labor cost, material cost. Mamy koszt, ok. To teraz tak. Tutaj wpiszemy sobie na przykład koszt poszczególnych zadań. Dajmy na to, że wszystko będzie kosztowało 10 tysięcy złotych, każde zdanie. No, demontaż rusztowania będzie kosztował 1000 zł. OK. Mamy przygotowany nasz plan bazowy i teraz dodamy sobie jeszcze dwie kolumny. Dodamy sobie kolumnę czas początek. Musimy znaleźć taka kolumna, czy taka kolumna jest. Początek według harmonogramu bazowego albo start według harmonogramu bazowego lub rozpoczęcie prac według harmonogramu bazowego. Rozpoczęcie według harmonogramu bazowego, jest coś takiego, oraz zakończenie według harmonogramu, według planu bazowego, przepraszam. OK. I teraz tak, mamy rozpoczęcie według planu, a te rozpoczęcie i zakończenie będą realnymi datami. Dlatego załóżmy, że chciałbym opóźnić któreś zdanie. W tym wypadku wejdę sobie w zadania, zaktualizuję zdanie, zwiększę jego pozostały czas trwania i wtedy przesunie mi się cały harmonogram od tego zdania. Zapisuję tak przygotowany plik. Wchodzę do Navisworksa. Wchodzę w Edit i zamapuję sobie jeszcze raz moje zdania. Planet start date jest start, OK. Nie, przepraszam. Tutaj ma być nie, jest dobrze. Planet start date jest start, planet end date jest finish. Actual start date będzie na actual start. Actual date będzie na actual finish. Dajemy OK. Przebudujemy sobie zdania.
No tutaj musiałem popełnić jakiś błąd. Tutaj prawdopodobnie powinno być to baseline finish, baseline start, baseline finish. Tak, przebudujemy zdania. Musiał mi się wkraść tutaj jakiś błąd. Sekunda. Baseline start. Tutaj powinien być start i finish. Zawsze tutaj pojawiają się jakieś komplikacje w momencie mapowania. OK, teraz wszystko jest w porządku. Musimy pamiętać o tym, że komórki baseline start jest to rozpoczęcie według harmonogramu bazowego, analogicznie zakończenie, a start i finish są to komórki, w których mamy obsunięcie po prostu według harmonogramu. I w tym momencie widzimy, że nasze zdania się przesunęły w czasie w związku z opóźnieniami w harmonogramie. Tak samo, jeśli dodamy sobie jeszcze kolumnę, ponieważ nie dodałem kosztów, dodamy kolumnę koszt. To będzie koszt do materiału, przykładowo. Pojawił się koszt. My użyjemy jeszcze kolumny. Przepraszam, pojawił się koszt. Tak, mamy materiał cost, mamy total cost. Total cost to suma wszystkich kosztów. Mamy material cost, mamy labor cost i bodajże jeszcze equipment cost. Tak, i subcontractor cost. Total cost to jest suma wszystkich tych parametrów. Ja tutaj przykładowo użyłem funkcji kosztu do materiału, ponieważ mapowanie i tworzenie harmonogramu troszkę trwa. Nie będę Państwa tym zanudzał. I teraz, jeśli tworzymy symulację, jesteśmy w stanie również dodać w oknie kolejny parametr. Powiedzmy, że to będzie koszt. Mamy cost, total cost, dajmy OK, OK. Zwrócić uwagę, że pojawił się tekst kosztu. Odpalamy animację i widzimy, jak koszt rośnie wraz z postępem zadań. Oczywiście, jeśli zatrzymamy go, ten koszt się zmieni. Mamy również możliwość zmiany przeskoku tej animacji. Można na przykład zmienić ją co godzinę, co 20 minut, co 10 minut, jak tylko chcemy. I teraz taką animację możemy wyeksportować na zewnątrz. Możemy ją w formacie AVI wyeksportować. Wybieramy sobie wielkość naszego okna oraz ilość klatek na sekundę. Ja tutaj Państwa już tu nie będę zanudzał. A na koniec chciałbym przedstawić Państwu jedną z animacji, które tworzyliśmy przy współpracy z biurem Heinevische & Partner, gdzie prowadziliśmy wsparcie dla projektu Centrum Nauki Kopernik i powstała tutaj taka wizualizacja procesu powstawania budynku, oczywiście powiązana z kosztami. Taki był plan na powstawanie tego budynku. A także mam nadzieję, że wykorzystacie Państwo wiedzę, jaką przekazałem Ci na tym webinarium oraz, że skorzystają Państwo z
produktu NavisWorks, ponieważ z tego co mi wiadomo, wielu projektantów go ma, korzysta z Revita, a nie korzysta z NavisWorksa, mimo że znacznie usprawnia on pracę nad projektami. Dziękuję bardzo i do zobaczenia na innych webinariach. Nie chcesz przeoczyć żadnego wideo? Subskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek.